W dzisiejszym materiale zajmiemy się podsumowaniem najważniejszego słownictwa, jakie pojawia się w dziale ułamki zwykłe. Będzie to zbiór słówek, które pojawiają się w różnych tematach, w różnych kombinacjach i które bezpośrednio się ze sobą łączą. Na sam początek ułamek zwykły to takie przypomnienie, że jest to pewna część całości, a ta całość zawsze musi być podzielona na równe części. Często są zadania podchwytliwe, w których to jest jakaś figura, jest podzielona, ale te podziałki, te elementy, które powstały z tego podziału, nie są sobie równe i wtedy nie możemy mówić o ułamkach. W przypadku ułamków wyróżniamy trzy podstawowe elementy. W ułamku zwykłym każdym jest licznik, czyli ta górna część, kreska ułamkowa i ta dolna część nazwana mianownikiem. Zawsze będzie tak samo w każdym ułamku zwykłym. Ułamek zwykły zawsze ma coś wpisane do góry w liczniku i na dole w mianowniku. W sytuacji, kiedy licznik jest mniejszy od mianownika, czyli tych kawałków w środku jest mało, a na przykład mamy tylko jedną pizzę, jednego batonika i dzielimy sobie go, patrząc na ten przykład, na pół, na dwie części, zjadamy tylko jedną, to w tym przypadku mówimy, że powstał ułamek właściwy. Skoro jest ułamek właściwy, to istnieje też ułamek niewłaściwy. Ułamki niewłaściwe charakteryzują się tym, że liczniki są większe od mianowników. Oznacza to, że nie mieliśmy jednego produktu, jednej pizzy czy jednego batona, tylko mieliśmy ich więcej. Na przykład trzy małe pizzy, trzy małe ciasteczka. I z tych trzech ciasteczek zjadamy sobie pewną część. I okazało się, że te ciasteczka były przez nas pokrojone na pół, na dwie części i ostatecznie zjadamy pięć takich części. Ale wszystkich jest sześć, więc nie zjedliśmy wszystkich ciastek i zapisując to w ułamku mówimy, że zjedliśmy pięć i zapisujemy to w liczniku, a każde ciastko było podzielone na dwa kawałki. Dlatego powstaje ułamek niewłaściwy 5 drugich. Piątka jest większa od dwójki i po tym najłatwiej rozpoznać, że ten ułamek jest niewłaściwy. I każdy ułamek niewłaściwy bardzo często w zadaniach każą nam zamienić na liczbę mieszaną, bo dla matematyków wygląda to lepiej. To jest tylko inny zapis. I jak powstanie liczba mieszana? I za chwilę sobie przypomnimy, czym jest liczba mieszana. Ale najpierw zamiana. Skoro każdy ułamek niewłaściwy można zamienić na liczbę mieszaną, to dobrze to ilustruje tutaj nasz obrazek. Czy to będą pizze, czy ciastka, coś trzeba sobie wyobrazić. Mamy pięć tych połówek. Jak je ze sobą skleimy, okazuje się, że zjedliśmy dwa ciastka, a z tego trzeciego tylko jeden kawałek z dwóch. Czyli pięć drugich zamienia się w dwie całe jedną drugą. I dla przypomnienia, każda liczba mieszana składa się z dwóch części. Z części całkowitej zapisywanej w postaci na przykład liczby naturalnej. I z części ułamkowej, która pozostaje tym ułamkiem końca, tymi ciasteczkami, tymi elementami, które zostały z pewnej całości zjedzone, ale całej pizzy, całego ciastka nie udało nam się zjeść. I stąd ten kawałeczek. To są takie najważniejsze słowa, które pojawiają się w krainie ułamków zwykłych. Zapraszam Was na kolejne filmy, gdzie będziemy odkrywać dodawanie, odejmowanie ułamków zwykłych, tych, które mają jednakowe mianowniki. Będziemy zajmować się
jeszcze porównywaniem i podsumowaniem całego tego działu, a na deser będzie skracanie i rozszerzanie, czyli coś, co wydaje się być najtrudniejsze, bo związane jest z mnożeniem i dzieleniem. Dziękuję, że dotrwaliście do samego końca. Cześć!